Zawsze do lasu mnie ciągnęło z kilku powodów. No, gdzieś ten atawizm łowiecki siedzi we mnie, jest w moich genach. Mhm. A druga sprawa jest taka, że ja w zasadzie całe swoje dzieciństwo spędzałem na gospodarstwie u swoich dziadków, a to gospodarstwo było przy lesie, więc to dla mnie las nie miał za specjalnie tajemnic i zawsze mnie tam ciągnęło. Mhm, czyli można powiedzieć, ta ubijana przysłowiowa kura w niedzielę przez babcię na rosół była dla ciebie w wakacje codziennością. Tak, no ona była codziennością. Zresztą wakacje, ferie i każdą wolną chwilę tam spędzałem, bo ja mieszkam na Warmii, w Olsztynie. To gospodarstwo miałem naprawdę stosunkowo blisko, bo tam raptem kilkadziesiąt kilometrów. I tak, kura, kaczka, czy świniobicie, mhm. to wszystko się działo. Oczywiście było to stopniowane przez mojej świętej pamięci dziadka i w końcu aż doszedłem do takiego momentu, gdzie i sam potem już musiałem ten rosół upolować w chodniku. Aha.